Znajdujemy się w kopalni sztolni, właściwie N4. To jest wejście do sztolni, obwalone. Połowę światła wlotu zagradza duży głaz, który się stoczył. I idziemy eksplorować. Pierwsze co widzimy, to potężna komora. Wygląda to na komorę wydobywczą. Nie wiem, czy wspomniałem, ale sztolnia N4 została wykuta w poszukiwaniu uranu. Mówimy to o końcu lat 40., początku lat 50. Mijając komorę, dochodzimy do chodnika o wysokości około 2 metrów, który jest zalany wodą. Zaraz sprawdzimy, jaka ta głębokość jest i czy w ogóle umożliwia nam penetrację obiektu. W tym miejscu mamy głębokość powyżej kolan. Sztolnia zakręca w lewo. Nie należy się spodziewać tutaj żadnych ukrytych szybików. Tak jak wspomniałem, sztolnia ma około 70 metrów długości. Kuta była maszynowa. Wiadomo. Widzimy tutaj dużą infiltrację wody z każdej strony, tym bardziej, że przez wczorajszy cały dzień i całą noc padał dosyć obficie deszcz. Dokładnie widzimy, że na którym jesteśmy metrze sztolni, jest plastikowa tabliczka mówiąca nam o długości. Tutaj mamy otwory, powierzchnia. Tutaj następny. Dochodzimy do miejsca, w którym w ścianie został wbity kołek z jakimś metalowym drucikiem. Zapewne to podtrzymywało być może wentylację, być może sprężone powietrze. Ciężko to w tej chwili powiedzieć. Sztolnia ma dosyć regularny kształt, jak na kucie. Ręczne, znaczy kucie ręczne, kucie maszynowe. O, widzimy, że już mocno tutaj wodę brudzimy. A włączę dodatkowe oświetlenie. O. Mamy następny drewniany kołek, do którego przytwierdzony jest drut. Tu widzimy deski położone na spongu, zalane wodą i na pewno to mnie będzie widać, że jesteśmy na 40 metrze. Jest troszkę zamulone, ale tak, to jest chyba 40 metr sztolni.
Tu z kolei mamy grubsze wiertło, które wydrążyło ten otwór. Wody jest coraz mniej. Naturalna rzecz. Sztolnia była odwadniona grawitacyjnie, więc nie może być inaczej. Podkład drewniany do kolejki. Sztolnia jest mało poznana. Ja nie natrafiłem na internecie żadnych zdjęć odnośnie tego obiektu. Wiem, że byli to chłopaki z ekstremalnego zwiedzania niedostępnej Polski. O! I co? I mamy tu kończący bieg sztolni Przodek. Podejdziemy tam, zobaczymy, może coś ciekawego jeszcze zobaczymy na ociosach. No pewnie tego nie będzie widać, ale mamy tu fajne takie przerosty, przewarstwienia jakiegoś innego minerału. Nie wiem, czy to jest granit. A widzisz, największą moją bolączką jest to, że ja się kompletnie nie znam na geologii. Trzeba jakoś naprawić te błędy. No bo chodząc po sztolniach i patrzeć i na wszystko mówić krzemień, to jest głupota. Wielki eksplorator. A nigdy nie byłem wielkim eksploratorem. Może inni się uważają, ja nie. Co daje mi sztolnia? Dobre pytanie. Wielu ludzi mnie o to pyta. No cóż, musicie sami tego doświadczyć. Musicie zobaczyć, jak to jest, gdy macie jakieś troski, gdy macie jakieś problemy, które przynosi nam codzienne życie. I wybieracie się do sztolni. Wchodzicie, świat zewnętrzny zostaje. Przed wami tylko snop światła, cisza, czasami tylko przerywana kapaniem wody z ociosu lub ze stropu. I zaczynacie się pogrążać w świecie, w którym czas zamarł 100, 200 lat, nawet 300, bo i takie przecież u nas kopalnie występują. Tutaj mamy okres 70-60 lat. I ta sztolnia tak została opuszczona i taką ją widzimy. To jest niesamowity reset systemu dla człowieka. Człowiek po wyjściu z takiej sztolni jest wyluzowany. Dla mnie jest to niesamowity relaks. Ja wiem, że niebezpieczny, ale do rzeczy. Wyłączę tam światło, bo one przepala. Tutaj mamy potężną blachę, która służyła do zgarniania urobku. Łatwiej jest górnikom odstrzelić ścianę i żeby urobek był na prostej, równej blasze, niż z kanciastego spongu, z którego ciężko jest zebrać urobek. Bardzo często występuje, jest w Liczy Rzepie, w sztolni numer 7. Swoją drogą bardzo ciekawa sztolnia. Też ją zwiedzałem, jest też na moim kanale. Każdy, kto jest zainteresowany, gorąco zapraszam. O, tu jeszcze mamy jakieś metalowe elementy, nie wiem do czego służące. A ja może ominę tą blachę, bo to jednak jest relikt górniczy. Nie chciałbym jej uszkodzić, bo jest już skorodowana. A ja trochę ważę. Idziemy do tego naszego przodka wytęsknionego. Widać, że wahnięcia wody są tu bardzo znikome. Widać to zresztą po tych białym osadzie, że wahnięcia wody są bardzo małe i zazwyczaj lustro wody jest na tym poziomie. Zaraz włączymy to i proszę bardzo, może tego nie będzie widać. Jesteśmy na... No właśnie, żeby ten mój aparacik to załapał. O,
60 metr. Dużo? Niedużo. To jest mała sztolenka, ale bardzo klimatyczna. Ja nigdy nie dzieliłem sztolni na to, że jest nieinteresująca z racji tego, że jest mała. Nie ma. To nie jest ptak. Jeden może mieć ptaka do kolan, a drugi może mieć poza jądra. Wszystko zależy, jak się go używa. Tak samo ze sztolniami. Może być malutka sztolnia, ale bardzo interesująca. Niosąca ze sobą pewną dużą dozę historii, która jest w niej zawarta. A tu mamy jakieś oznaczenie. A nie jestem w stanie tego przeczytać. Wygląda jak hieroglif. Ale zaraz! To jest N1. N czy N4? N4, tylko chyba sprawień zabrakło. No bo ono się nazywa N4. O, następne. Proszę bardzo, następna blacha. Zbieranie urobku. Olbrzymia. 2 metry gdzieś długości, szerokości. Około metra. No i sponk. Włączymy wypalacza. O. No to już nie musimy nic po niej przejść. I mamy przodeczek. Tam jeszcze odwierty. Dosyć długie. O, widać tam? A, gówno widać. Tak myślałem. I to wszystko w temacie. Sztolnia N4. Bardzo mała, klimatyczna. Polecam. Każdy, kto będzie chciał znać lokację, a ma już pewne doświadczenie w chodzeniu, nie ma problemu, piszcie. Tylko oczywiście w prywatnych wiadomościach, żeby jakiś gimbus nagle nie weszedł i żeby tu nie został. To są jednak stare wyrobiska niezabezpieczone. Dobra, tyle już mojego gadania. Idziemy szukać jeszcze jednej sztolni, bo dzisiaj w zamiarze mamy jeszcze zobaczyć sztolnię starą. Sztolnia stara była częścią kopalni. O, właśnie, i się chyba nie wymądrzę, bo zapomniałem. Coś glik na końcu. No dobrze. Zażyję ta tabletkę na rozszerzenie żył. To może mi dotleni mózg i zobaczymy, o co kama. Dobra, to tyle.